ceny kurwa energii od przyszłego roku idą 24% do góry. Gazu 54%. Jeszcze niedawno przedstawiciele tego rządu nie prosili ludzi, tylko zmuszali do wymiany pieców kurwa węglowych na gazowe. Babcia, co dostaje 1700 emerytury, jak i przypierdolą w rachunek, to ona kurwa będzie miała 200 zł, ile z tej emerytury i zostanie. I nie wiem, co sobie kupić, czyste powietrze, kurwa. To przecież ona umrze. Tu już nie chodzi o górników, tu chodzi o wszystkich. Bo i lekarz, i nauczyciel, i kurwa budowlaniec za to zapłacił. 24% kurwa podwyżki prądu, to nie jest tak, że my na rachunku będę mieli za prąd 24%. Bo każdy pierdolony produkt wyprodukowany w tym kraju potrzebuje energii. Czyli wszystko, nawet jebany kapsel kurwa od piwa, będzie droższy o 24%. Teraz ja się zastanawiam, ci ludzie przyniosą kurwa tych kobietom, ludzie ciężko pracujący. Kobietom wypłaty, to ona śmieje kurwa partię. Pewna wójta do tej roboty łazi. Co ją tato kupia? Wchodzi do tego PGRG, wszystko w marmurze wyjebane. No, miód malina kurwa, Bizancjum. I oni go dają zwykłemu robolowi, no nie ma kurwa. Nie ma i nie ma. I te społeczeństwo dali, ta fama puszczają, te pierdolnięte górniki, musimy odejść. Oni wiecznie coś chcą. 8% inflacji. To automatycznie ta kobieta kurwa idzie do sklepu i 8% mniej kupuje. Teraz druga sprawa. Przyjeźdź nie ma od 12 lat. Cały czas ludzie odchodzą na emerytury. Wasza wydajność kurwa już jest 300 razy większą. Zapierdalacie jak woły. Za co? Za to, żeby kurwa przyszedł i powiedział, no nie ma pieniędzy, przyjdź jeszcze w sobotę i w niedzielę, bo węgiel jest potrzebny. Rok temu go dali, chuju mamy wasz węgiel. Go dali tak, zlikwidujemy wam tego miejsca, teraz przychodzi kurwa, no nie masz czego dać. Nie masz czego dać. Kurwa, ten rząd upadło wszystkie kurwa dziedziny tej gospodarki. To już jego górnicy są wkurwieni, rolnicy wkurwieni, nauczyciele wkurwieni, lekarze, pielęgniarki. Bo ta kurwa jebano inflacja dotyka wszystkich.